Cześć, witam Was w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj będzie przepis na taką oto herbatkę. Jest ona pyszna, cudowna na właśnie zimowe wieczory, mimo że nie jest teraz jeszcze aż tak zimno, to wierzcie mi, że jest ona przepyszna. No i zapraszam Was do oglądania przepisu. Na początku zróbcie sobie herbatę. Jest to taka herbata Earl Grey, właśnie taka jak widzicie. Cały dzbanek, ponieważ później będziecie sobie mogli dolewać tą herbatę i robić kolejne porcje. Tutaj moja mama myje pomarańcze. Pamiętajcie, żeby ją dobrze wyszorować. Tutaj jest specjalna szczotka do tego, tak aby właśnie usunąć te wszystkie chemikalia i trujące rzeczy ze skórki pomarańczy, ponieważ później wrzucacie ją do wrzątku, no a nie chcemy pić tego wszystkiego, co jest na skórce, więc tak ją właśnie szorujemy. Taką wyszorowaną pomarańczę szczotką dodatkowo jeszcze zalejcie sobie wrzątkiem. Wyparzamy ją, oczyszczamy ze wszystkiego i wytrzyjcie sobie ją ręcznikiem papierowym i znowu jeszcze raz zalewamy ją wrzątkiem. Obranie pomarańczy ze skórki się tutaj nie sprawdza, bo właśnie w skórce są te wszystkie olejki, te zapachy, aromat, więc to daje naprawdę fajny smak tej herbatce. Następnie kroicie sobie pomarańcze w takie plasterki, takiej grubości jak widzicie, niecały centymetr, centymetr, różne, grubsze, chudsze. Następnie pomarańcza te plasterki pokrójcie właśnie na krzyż. Tu są przygotowane takie szklaneczki. Możecie użyć też innych. Wrzućcie po kilka plasterków, po 3-4 do środka. Następnie idą goździki. I też ile goździków? Z 5 goździków wrzucamy. I teraz to wszystko zalejcie herbatą, która się już zaparzyła. Nie do końca, ponieważ jeszcze dodamy tutaj kilka składników. W sumie 1, ewentualnie 2. I tak, to jest taki sok malinowy. My tu mamy taką pompkę, więc takie właśnie 3 pompeczki. I tak wygląda gotowy napój. Jest naprawdę przepyszny, taki rozgrzewający, aromatyczny. Możecie dodać sobie do tego, jeżeli macie, domowej roboty taką malinówkę. Też świetnie smakuje. Więc mam nadzieję, że Wam się podobał taki przepis i dajcie znać, czy spróbowaliście.